ze zaczku. To prosto, to nie tak. Jarek na prawo, jedź na prawo. Błysku do. Chodnikiem tu, chodnikiem tutaj w prawo. Tu chodnikiem skręcamy, panowie! Tu chodnikiem skręcamy! Chodnikiem, chodnikiem! Tu, będę, o! Nie spikale, cześć! Jo, jo, jo! Jedziemy tu lewem, lewym, lewym! Chodnik, chodnik, no! Lewego, nie? Tu chodnik! Tu powoli do przodu! Tutaj chodnikiem do środka! Chodnikiem, chodnikiem! Chodnik, na chodniku! Ładnie tu chodnikiem i do środka ładnie. Okej. Okay. Koteczko. No. Tu do chodnika. Do środka, panie wójcie. Jedziemy tu na krawędzi do środka. Lepiej poszły. Tutaj po chodniku i po prostu na boisko. Impreza tego typu na ziemi polskiej, czyli bieg na 10 km, a także z udziałem wyłącznie mieszkańców powiatu puckiego i łódzkiego. I kolejny zawodnik biegający na boisko. No to tak, no. Na razie. Przypominam, 68 mężczyzn, 17 kobiet. Taka ilość osób wystartowała do tegorocznego pierwszego biegu ziemi puckiej. Witamy brawami kolejnych zawodników, którzy zbliżają się do linii mety. 46. No i oczywiście wielu z nich dzisiaj ustanowi swój rekord życiowy w biegu na 10 km. Mamy kolejną kobietę, widzimy. Trzecia kobieta. Znakomity finisz, proszę państwa, po 10 km. To mi czwarta. 107. Czwarta kobieta na mecie, pani Jaromirska Lewińska-Maja z Rekowa Górnego. 48 mężczyzn już przybiegło na linię meta, więc mamy 40 mężczyzn. Teraz już 39, ponieważ kolejny wpadł na linię mety. 4 kobiety tutaj przebiegły na meta, więc w sumie 17, czyli 13 kobiet mamy jeszcze na trasie. Przypominam, zawodnicy wystartowali z okolic Kopalina dokładnie o godzinie 14:00, a więc chociażby na tej podstawie możemy, patrząc na swoje czasomierze, patrzeć ile czasu biegną poszczególni zawodnicy. Witamy kolejną zawodniczkę, już piątą z kolei. Jest to zawodniczka z numerem 111. 111, czyli pani Miszkę Weronika z Lubkowa. Pan z numerem 69, czyli pan Waldemar Wilant z Juraty i pan Janusz Łęgowski. Zawodnik naprawdę, który kocha bieganie, już nie jeden maraton przebiegł i witamy kolejnych zawodników i witamy kolejną zawodniczkę. Czyżby to była Ola Detlow ze Strzelna? Tak. A więc to już która? Szósta, tak, zawodniczka? Biegających na płytę boiska w Połczynie. Brawo, Darek! Proszę państwa, no i tak właśnie należy, z uśmiechem na twarzy, między innymi na metę w biegu prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, druh Darek Grenwald, prezes tutejszej jednostki strażackiej. No i oczywiście przypominam państwu, że tutaj odbywa się równolegle
również kategoria strażacy ochotnicy, a więc najlepsi będą również szczególnie uhonorowani. Zbliżającą się do mety. Wielkie brawa. No, jeden z najmłodszych uczestników, Iwo Detlaf z Pucka, 19-latek, zawodnik, który właściwie chyba to był pierwszy oficjalny start w biegu długodystansowym, a teraz już tylko może być jeszcze lepiej. Z pierwszego biegu ziemi puckiej. Jeszcze dwie osoby na dystansie, dosłownie za kilkadziesiąt sekund będziemy te osoby witać na pierwszy ich start na tak długim dystansie. Oczywiście mówimy to w trybie przepuszczającym. Nie wiemy, jaka jest kariera sportowa czy rekreacyjna tych zawodniczek, ale w każdym bądź razie na gromkę brawa zasługują te zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy dzisiaj ukończyli bieg na dystansie 10 km. I proszę Państwa, jak już... Nie zatrzymuj! Nie zatrzymuj! Tu, chodnikiem! To jest końcówka, końcówka już! Chodnikiem na boisko, tu jest... Goni, goni, goni! Szybciej! Jest pierwsza pani, która jest! Ładnie! Ładnie! Śmiało można podjechać. Tam ktoś biega, jeszcze jedna kobieta. Biega, no? Tu na chodnik. Za chwilę będziemy wyliczać, jakie to były kategorie. Oczywiście zarówno w kategorii kobiet, jak i w kategorii mężczyzn. No i dzisiaj po raz pierwszy symbolicznie będą również uhonorowani najlepsi strażacy. Dowiemy się, kto to był. Okazuje się, że komisja sędziowska jeszcze tam dosłownie stawia kropkę nad i. No i za chwilę wszystko będzie gotowe, wszystko będzie jasne. Dobrze. Uwaga, proszę Państwa, ogłaszamy wyniki sześciu najlepszych w kategorii mężczyzn. Szóste miejsce, Miller Dawid Puck. Prosimy bardzo, tutaj. Prosimy o pozostawienie dwóch miejsc wolnych obok trzeciego. Tak, na swoje miejsce. Później będzie oczywiście okazja dla fotoreporterów. No i coś jeszcze. To i Państwa dzisiaj piąte miejsce, Detlaf Adam. Prosimy bardzo. Miejsce piąte. Czwarte miejsce, Reske Mariusz, Krokowa. Czwarte miejsce. Przypomnę raz jeszcze, nie byłbym sobą, gdyby nie powiedział, że to jest jeden z najwszechstronniejszych lekkoatletów ziemi puckiej. Znakomity dziesięcioboista. Miejsce drugie, Labuda Wojciech Puck. Tutaj przypomnę panu rezultat uzyskany tego zawodnika. 34 minuty i 40 sekund. Nie do policzeń dzisiaj. I proszę Państwa, zwycięzcą tegorocznego pierwszego biegu ziemi puckiej na 10 km został Grycko Tomasz Władysławowo. Jeden z najlepszych biegaczy w Polsce w kategorii młodzieżowców. Zawodnik, który dzisiaj pokonał ten dystans, 30 minut i 27 sekund. Prawdopodobnie rekord życiowy jest o kilkanaście sekund lepszy, ale w każdym bądź razie dzisiaj znakomity wynik tego zawodnika. Przypomnę, on dziś to reprezentanci Polski nawet uzyskiwali takie rezultaty jak dzisiaj Tomasz Grycko z Władysławowa. I oto przed Państwem szóstka najlepszych biegaczy w kategorii mężczyzn. Bilanto
A teraz ogłaszamy klasyfikację najlepszych kobiet. I tutaj prosimy, nagrody będzie wręczał w imieniu starostwa sekretarz starostwa, pan Janusz Łęgowski, który dzisiaj z nimi startował w biegu, a także pan poseł. I bardzo proszę, miejsce szóste, pani Kochna Marta. Prosimy bardzo. Szóste miejsce, pani Kochna Marta. Miejsce piąte, Detlaf Aleksandra, Strzelno. Prosimy bardzo. Miejsce czwarte, Miszkę Weronika. Brawo. A teraz już miejsca na podium. Miejsce trzecie, Jaromirska Lewicka Maja. Proszę bardzo. Brawo, Maja! Miejsce drugie, Siwińska Aleksandra. Dziękuję bardzo. A zwyciężczynią tegorocznego biegu została Pieszk Julia Skarlikowa. Notabene strataczka i proszę państwa. Dziękuję. No, to mają być. Nurkę brawa jeszcze raz. To była kategoria ogólna, kategoria kobiet. A teraz przechodzimy do poszczególnych kategorii wiekowych, tak? Panie Wieśku? Kategoria mężczyzn, tak? Czy kobiety? Mężczyźni. Kobiety. A więc proszę państwa, w kategorii kobiet, w kategorii nad 20, pierwsze miejsce, Zielkę Sylwia. Prosimy bardzo. A nagrodę wręcza dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w gminie Pruck, pan Jan Betra. Prosimy bardzo. Bo najpierw właśnie tu był pan Bary. Brawa, gratulacje. Dziękujemy bardzo. I proszę państwa, winny jestem, nie to już, kobiet, tak. Kto wręcza? Pan dyrektor Ośrodka Kultury, pan Jan Beta, prosimy bardzo. Pierwsze miejsce pani zdobyła wedle regulaminu, pani Stępniak Katarzyna. Aha. Mówiłem, że skórki będzie, nie? Miejsce drugie pani zostaje. Miejsce drugie. Janusz Iwona, prosimy bardzo. Pani Janusz Iwona, nagrodę wręcza cały czas pan dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w gminie Pruck, pan Jan Detlaf. Miejsce trzecie. Marciniak Anna, prosimy bardzo. Cały hel!
co teraz? Ładnie tu kupiłam. I zaraz na fejsa poproszę. Dzięki! Dzięki! Brawa, brawa, brawa. Gratulacje. A teraz kategoria 40 lat. Pierwsze miejsce. Tutaj nagrody będzie wręczał pan poseł. Pierwsze miejsce Gawlik Danuta. Prosimy bardzo. I miejsce drugie Bystram Aleksandra. Prosimy bardzo. Panika śmierzu! Tak jest! Brawa, brawa, brawa! Dla najlepszych pań w tej kategorii. A teraz... Ale to później, tak? Teraz kategoria kobiet 50 lat. Pani Rosa Mirosława. Prosimy bardzo, pierwsze miejsce w tej kategorii. Prosimy bardzo. Nagrodę będzie wręczać sołtys sołectwa Darzubiem. Pan Alfons Zelewski, prosimy bardzo. Pani popatrzy, halo. Brawa. I proszę państwa, poza konkursem zawodniczka, która debatuje jako pierwsza z kobiet na metę przebiegła, była to pani Gawenda Bożena. I bardzo proszę o zajęcie miejsca na podium. I pani Bożena Gawenda miała rezultat 46 minut i 5 sekund 1 dziesiątka. To najlepsze, ale... Chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na ten bieg przez moich biegowych przyjaciół z Juraty. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że nie jestem mieszkanką powiatu puckiego, rezygnuję z mojego wybieganego pierwszego miejsca, bo są tutaj godne przeciwniczki w powiecie. Ale bardzo miło mi było z wami biegać i rywalizować. Dziękuję serdecznie. Proszę panią. Rzeczywiście tańców ziemi puckiej, ale pani no, została wyróżniona, tutaj szczególnie. Także wielkie brawa. Jest pani wyróżniona w naszej ziemi puckiej. I to był akcent. Tak. Jeszcze dla fotoreportera. Brawa. I teraz, proszę państwa, przechodzimy do najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. I teraz najmłodsza kategoria wiekowa. Kategoria od lat 16 do 19. I wśród nastolatków pierwsze miejsce zdobył Kępa Dawid Władysławowo. Proszę bardzo. A nagrody będzie wręczać dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Dziecka w gminie Puck, pan Jan Deczak. Miejsce drugie zdobył w tej kategorii Petla Iwo Puck. Prosimy bardzo. No i tutaj można powiedzieć, że teraz tatuś będzie wręczał nagrodę synkowi za jego pierwszy start w życiu. A więc to byli przed państwem najlepsi nastolatkowie, a teraz już przechodzimy do kategorii lat 30. Ach, tutaj 20, tak. I tutaj pierwsze miejsce, Śliwiński. Kto wręcza?
takim razie długo już nie wręczał. Pan wójt, tak? Pan wójt będzie wręczał. Śliwiński Andrzej, prosimy bardzo, pierwsze miejsce. Miejsce drugie, Broszkiewicz Bartłomiej, prosimy bardzo. I miejsce trzecie, Lesnał Marek, prosimy bardzo. Wielkie brawa dla 20-latków, a teraz przechodzimy do kategorii 30-latków i tutaj w tej kategorii Piotr Obercyk Władysławową. Nagrodę wręcza, no może prezes z Połczyna, pan Darek Renwald. Renner Tomka. Proszę? Renner Tomka. No, człowieku, ty nie wiesz, co chcę powiedzieć teraz. No. Bym nie był sobą gdy pierwszym. Jest to trener zwycięzcy tegorocznego drugie. Jeszcze raz powiem, jest to rekordzista powiatu puskiego w trójskoku 14,98. A więc trzy kroki najbardziej skoczył z ziemi puskiej. Nie wygląda, ale skoczył. Drugie miejsce, Cieślak Bartosz, jeżeli trzeba. I miejsce trzecie, Gawlik Mariusz. Tutaj, proszę Państwa, tak symbolicznie, skoro mówiła o trójskoku, to właśnie poseł również skoczył bardzo daleko. Trójskok, on gdzieś kiedy był w znakomitej dyspozycji fizycznej, to skoczył 14,41 też. Także, no, musiałem tego nie powiedzieć, bo trudno byłoby. Teraz kategoria lat 40. Ktoś tutaj będzie wręczał. Pan to ośrodka kultury. Pierwsze miejsce w kategorii lat 40, Tański Marcin, Hel Hotel Bryza. Prosimy bardzo. Drugie miejsce, Skosolas Janusz. I miejsce trzecie, Dawidowski Roman. Brawa, gratulacje, dziękujemy bardzo. Jeszcze chwila za fotoreporterem. Tak uwiecznić ten historyczny moment. Dziękujemy. Dziękuję kolegom. A teraz przechodzimy do kategorii lat 50. Wśród 50-latków pierwsze miejsce. Mistrz Piotr z Osłonina. Prosimy bardzo. Kto będzie wręczał? Pan poseł będzie wręczał. Prosimy bardzo. Po 50 lat. Dlatego. No, zawsze jakiś argument musi być. No. Drugie miejsce. Drugie miejsce. Wilmer Waldemar. Do Matówko. Prosimy bardzo. I miejsce trzecie, Milewczyk Kazimierz Strzelno, mieszkaniec ulicy Sportowej, mój sąsiad, żeby sprawa była jasna. Brawo!
brawa, 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 dziękujemy. Bilton Mayu, lepsi 50-latkowiem. A teraz w kategorii lat 60, tutaj będzie jedna osoba wyróżniona. Kto się przyzna do 60 lat? Pan wójt, dobrze. Nagrodę będzie wręczać wójt Maksyś Ryszard, prosimy bardzo. Dziękujemy serdecznie. No nie wiem, kto z wręczających przyzna się do lat 70 teraz. O, pan Waldek jeszcze nie wręczał, no właśnie. A więc, proszę państwa, w kategorii lat 70 najlepszym zawodnikiem był Murański Józef Jastarna. Prosimy bardzo. Miejsce drugie, Gambowski Witold. Gratulujemy. I w każdym razie, proszę państwa, mamy jeszcze nagrody teraz dla najlepszych strażaków, którzy dzisiaj startowali, strażaków ochotników, zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn w kategorii kobiet. Zaraz państwu powiem coś więcej o strażakach. W każdym razie dzisiaj pierwsze miejsce wśród strażaczek zajęła Bieszk Julia Skarlikowa. Prosimy bardzo. I tutaj nagrodę będzie wręczał prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP, druh Darek Grenwald. Prosimy bardzo. I proszę państwa, tydzień temu były powiatowe... No. Jako ciekawostka, właśnie tydzień temu zostały rozgrywane powiatowe zawody sportowo-pożyńcze. Również Ola Detraf, dzisiaj startująca, również startowała w drużynie strażaczki. A teraz w kategorii mężczyzn najlepszym strażakiem dzisiaj w klasyfikacji ogólnej zajmie miejsce czwarte, a spośród strażaków najlepszych był Reske Mariusz. Mińkowice OSP Krokowa, najlepszy strażak. Już informowaliśmy państwa, jeden z najwszechstronniejszych lekotytów ziemi puckiej, znakomitych 10 obójstwach. Brawa. Szanowni państwo, zakończyliśmy właśnie pierwszy bieg ziemi puckiej na 10 km. Jest to wydarzenie szczególne i wyjątkowe. Ten wspaniały bieg, to wspaniałe doświadczenie dla wielu biegaczy jest naprawdę wyrazem ich zaangażowania, ale także i przeżyciem ich szczęścia i wyjątkowego. O to właśnie w tego rodzaju przedsięwzięciach chodzi. Myślę, że ten dystans 10 km dla wielu z nas stanie się dystansem koronnym, dzięki któremu będziemy mogli nabierać i sił, i radości życia. Zapraszamy do współudziału. Dziękuję za udział i gratulacje.